Witajcie, kochani. Jestem jak co dzień o 11.11. Z opowieściami o energiach majańskich, energiach anielskich i energiach różnych innych, takich, które krążą wokół nas i które bardzo chcą się z nami zaprzyjaźnić, chcą nam pomagać, chcą nas wspierać, chcą wejść z nami w relację, w taką przyjacielską relację. Witam wszystkie osoby, które się pojawiają. Cześć Małgosiu, cześć Olu. Dzisiaj chyba znowu opowiem tylko o energiach majańskich, o tym, co się dzieje, co mamy, jaki mamy dzisiaj dzień. Przypominam, wczoraj zaczęła nam się Tracena Isz, czyli Tracena związana z kobiecą naturą, z magią, z intuicją, z jaguarem, z kobietą. To jest zaproszenie do tego, żeby wejść w kobiecą naturę, wejść w to, w pole serca, w to, co nas prowadzi, w tę wyższą siłę, która gdzieś tam nas właśnie prowadzi przez życie. Dzisiaj mamy drugi dzień tej traceny i energią dzisiejszego dnia, pieczęcią dzisiejszego dnia jest men, czyli orzeł. Fajna energia, o niej oczywiście też opowiadałam, ale no co, dzisiaj sobie wejdziemy w tę energię. Orzeł, można sobie, wiecie, to jest tak, że te energie są bardzo intuicyjne. To jest tak, że można sobie czytać różne oczywiście opisy, ale tak naprawdę ważne jest też, tak czuję, że ważne jest też to, w jaki czym ta energia jest dla nas, w jaki sposób my ją sobie odczytujemy, jak ją czujemy, jak, z czym ona nam się kojarzy. I to jest, dlatego to jest takie fajne, że każdy może sobie poznawać tę energię na swój własny sposób. To nie jest jakaś taka sztywna dziedzina nauki, tylko naprawdę można sobie tak intuicyjnie to wszystko poznawać, wyczuwać, sprawdzać, czym ta energia jest dla Ciebie. I każdy może sobie teraz przywołać energię orła i zobaczyć, czym orzeł jest dla Ciebie, nie? Jak, z czym Ci się kojarzy, jakie dla Ciebie niesie główne takie wartości, jakie przesłanie. Ja mogę opowiedzieć, jakie są te opisy, z czym mnie się kojarzy, czym orzeł jest dla mnie, ale każdy z Was może sobie to zrobić dla siebie. Każdy z Was może sobie dzisiaj przywołać energię orła i zobaczyć tak naprawdę, co ten orzeł mu powie. Orzeł jest na pewno takim, jest łącznikiem między niebem a ziemią i on ma takie dwa zadania trochę. Ponieważ lata wysoko, widzi więcej, to jest w stanie pokazać Ci, podpowiedzieć wyjście, jakie jest wyjście z sytuacji, co możesz zrobić, żeby wyjść z jakiejś sytuacji, bo on widzi to, czego Ty nie widzisz, stojąc na ziemi. Bo sobie poleci do góry, popatrzy i mówi, aha, dobra, tam jest wyjście, tam sobie, pójdź w tamtą stronę. I to jest tak, że nasz umysł może nie wiedzieć dlaczego, może się tam opierać, może się wkurzać, ale jak zaufamy tej energii, jak zaufamy temu prowadzeniu, bo tak naprawdę to jest tak, że wiecie, łącząc się czy z orłem, czy z jaguarem, czy z jakąkolwiek inną energią, tak naprawdę łączymy się z tą swoją wyższą jaźnią,
otwieramy się na te znaki, na prowadzenie. I w momencie, kiedy się na to otwieramy, to nas prowadzi w najlepszym dla nas kierunku. Także to jest tak, jedna rzecz, że orzeł może też podrzuca nam te różne rozwiązania, ale jest też takim nosicielem, przynosi nam wizję. Możemy w połączeniu z nim, możemy przywołać wizję, przywołać swoje marzenia, przywołać, jeżeli chcemy coś stworzyć i nie bardzo chcesz na przykład stworzyć jakiś warsztat, nie? Jakiś taki projekt, cokolwiek i siedzisz tak, głowisz się, w tej głowie, w tym umyśle się wszystko kotłuje i to tak ciężko idzie, nie? To można to odpuścić, dlatego że tak też często powtarzam, że umysł on kreuje tylko z tego, co zna, a te najfajniejsze pomysły są tam wyżej, tam w tej przestrzeni, w której są wszystkie potencjały. I właśnie orzeł ma połączenie z tą przestrzenią, więc możesz jakby odpuścić to takie kombinowanie w umyśle i poprosić, tak? Wysłać intencję, poprosić tego orła, tą energię, żeby ci zesłała jakieś fajne pomysły, fajne wizje. W ten sposób można się z nią połączyć. To jest też tak, że orzeł, ponieważ jest tym pośrednikiem między niebem a ziemią, on może też zanosić twoje intencje, twoje marzenia do Stwórcy, do Wszechświata, do Boga, jak tam sobie to nazywasz, do Słońca. I w ten sposób pracować, jak może pracować na twoją korzyść, tak? Może ci pomagać. Wiadomo, że jak mamy intencję, świadomą intencję, jak ją wyślemy, to tak się dzieje, że nie wiesz w jaki sposób, ale przyciągane są do ciebie takie okoliczności, tacy ludzie, którzy będą sprzyjać temu, żeby to twoja intencja, żeby twoje marzenie zostało spełnione. Więc taką też rolę, można powiedzieć, ma orzeł. Co jeszcze? Jest taka, powiedzmy, legenda czy historia od przodków, że w momencie, kiedy ludzie zrozumieli mowę ptaków, ptaki powiedziały im, gdzie jest złota kukurydza. I to był też taki, dzisiejszy dzień przynosi też fortunę, obfitość, bogactwo, bo kukurydza jest symbolem obfitości. Czyli mamy dzisiaj też taki dzień, w którym możemy popracować sobie z energią pieniądza, możemy ją uwolnić. Wiecie, każda rzecz, którą robimy po to, żeby udrożnić ten przepływ, żeby uwolnić gdzieś te nasze takie przekonania ukryte, każda rzecz, którą robimy w jakimś konkretnym celu, z konkretną intencją, ona działa, tak czy inaczej działa. Więc nawet jeżeli już robiłaś, nie wiem, czy robiłeś mnóstwo takich, nie wiem, ceremonii, rytuałów uwalniania energii pieniądza, to nic szkodzi, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dzisiaj sobie zrobić, na przykład znowu, ja dzisiaj sobie zrobię taki rytuał uwalniania energii pieniądza w połączeniu właśnie z tą energią, którą mamy. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię. Ale już mi się coś tam pomału ukleja, wiecie, w momencie, kiedy jakby skupiam na tym uwagę swoją, to w połączeniu z tą energią te pomysły przyjdą, to się pojawi. Już mi się tam jakiś obraz układa, na pewno sobie zapalę ogień, być może sobie, znaczy nie być może,
Jak ja to zrobię? Na pewno napiszę sobie jeszcze takie przekonania, które być może, które mnie blokują na temat pieniędzy. Może jeszcze coś mi się pojawi. Spróbuję sobie to wypisać. Spalę te przekonania z taką właśnie intencją, żeby uwolnić tę energię pieniądza, żeby to zaczęło płynąć, żeby ta obfitość pojawiła się w moim życiu. Każdy z nas może sobie to zrobić, czy dzisiaj, czy kiedykolwiek, ale no mówię, dzisiaj jest dosyć taki fajny dzień na to. Ptaki, w ogóle energia men dosłownie chyba znaczy ptaki. Ptaki są też. Ptaki są symbolem też wolności powietrza. Powietrze to jest komunikacja, więc dzisiaj jest też dobry dzień na to, żeby komunikować z taką wolnością, z jasnością, z klarownością, komunikować się z innymi ludźmi. Żeby być może wypowiedzieć to, czego do tej pory nie wypowiedzieliśmy, bo się obawialiśmy, żeby gdzieś w tych naszych relacjach pojawiła się lekkość, pojawiła się właśnie ta klarowność. I przypominam, że to wszystko jest w połączeniu z energią Traceny, z jaguarem, z kobiecą energią, z intuicją, więc wchodzimy w takie naprawdę bardzo fajne przestrzenie, w których można sobie poczarować. Tracena nazywa się też mag, więc jest związana z magią w naszym życiu. Więc możemy sobie przez 13 dni mamy możliwość zaproszenia magii do swojego życia. Dzisiaj też mamy ton drugi. Ton drugi jest odpowiedzialny za dualność, za dwoistość, za łączenie. Mamy przeciwieństwa, tak? Czyli mamy czarne, białe, kobieta, mężczyzna, niebo, ziemia. Przeciwieństwa, czy tak jak mówi się, że kij ma zawsze dwa końce, warto jest też sobie dzisiaj zobaczyć dany problem, czy daną sprawę z dwóch stron, tak jakby zwykle widzimy tylko jedną stronę, nie widzimy tylko to, co nam się, to, co my czujemy, te nasze racje. A warto jest, to jest też dosyć fajny sposób, postawić się, jeżeli mamy na przykład konflikt, nie, z jakąś osobą, warto jest usiąść na jej miejscu i poczuć, spróbować sobie wyobrazić, co dana osoba czuje, jakie są te jej, dlaczego ona się zachowuje tak, a nie inaczej. Czy jesteśmy w stanie taki sposób, wejść w takie współodczuwanie, że możemy się postawić w sytuacji tej drugiej osoby, z którą na przykład mamy jakiś tam konflikt, coś się dzieje. To jest dosyć fajne ćwiczenie i można sobie robić, można sobie, ja Wam opowiem, dobra, jak to się pokazało, to może Wam opowiem, jak byłam na warsztatach takich szamańskich w Peru, to ta nasza szamanka robiłyśmy sobie takie sesje. Na przykład była sesja z matką, z ojcem, i wyglądało to tak, że siedziałyśmy, czyli tak, ja siedziałam, wyobrażam sobie, że naprzeciwko siedzi moja mama. Zaczynasz sobie do niej mówić to, co ci przychodzi, to, co czujesz, to, co potrzebujesz wypowiedzieć, wykrzyczeć, wypłakać, różne rzeczy, wszystkie tak jakby takie pretensje, czy to, co mamy takiego właśnie niewypowiedzianego, a później trzeba było tak jakby usiąść na jej miejscu, czyli fizycznie
zamienić się, przesiąść się po prostu, przesiąść się i usiąść tu, gdzie siedzi Twoja mama. I nagle wchodzisz tak jakby w jej energię i też zaczynasz mówić do siebie, tak, do córki, do osoby, która siedzi naprzeciwko. Mówisz tak jakby do siebie z pozycji mamy i nagle okazuje się, że dowiadujesz się rzeczy, o których nie miałaś pojęcia, czy nie miałaś. Bo rzeczywiście jest to taki sposób, w którym wchodzisz w energię danej osoby, czyli tak jakby wchodzisz w jej skórę, w jej buty i zaczynasz mówić takie rzeczy, których nie miałeś pojęcia. I wtedy, i później trzeba się znowu zamienić i wtedy już jest zupełnie inna, jakby zupełnie inaczej czujesz to wszystko, wszystko to, co było między wami. I tak oczywiście można sobie zrobić z każdą osobą, z którą mamy coś tam na pieńku. No i to jakby, wiecie, no, można sobie zrobić, można sprawdzić, co tam się pojawi. To jest jakby praca z tym drugim tonem, z tym, żeby znaleźć połączenie, w jaki sposób możemy połączyć pozorne przeciwności, bo tak naprawdę wiadomo, że wszyscy jesteśmy połączeni i fajnie jest znajdować to, co nas łączy, zamiast skupiać się tylko na tym, co nas dzieli. Bo wtedy jakby no, łatwiej się idzie przez życie, łatwiej jest zaakceptować, pokochać siebie, a w momencie, kiedy zrobimy to w pełni, wtedy zupełnie inaczej patrzymy na ludzi, zupełnie inaczej na nich reagujemy, zupełnie inaczej ich odbieramy. Jest to już tak, jakby jesteśmy na takim innym poziomie postrzegania każdej osoby, która jest w naszym życiu. Dobra, tak poleciałam za tym, co się pojawiało. I myślę, że tak, że wystarczy na dzisiaj. Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunia. Mamy przed sobą sobotę, niedzielę, walentynki. Warto jest. Warto jest, nawet jeżeli się nie ma z kim spędzić tego dnia, warto jest spędzić go w pełni obecności ze sobą, dać sobie to, co byśmy chcieli dostać od ukochanej osoby. Warto jest tak uhonorować, uszanować, zobaczyć siebie w tym dniu. Siebie i oczywiście drugą ukochaną osobę. Także życzę Wam pięknego weekendu i widzimy się w poniedziałek o 11:11. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia. Siaczek, pa, pa.